Przed Wami Overmax SteelCore 1020 3G, niedrogi 10-calowy tablet z 4-rdzeniowym MediaTekiem. SteelCore 1020 z wyglądu nie wyróżnia się praktycznie niczym. Mamy tutaj do czynienia ze stonowaną i nieco nijaką stylistyką, która nie wywołuje żadnych emocji. Urządzenie wykonane jest z plastiku i aluminium, z czego pierwsze tworzywo znajdziemy na krawędziach, a drugie na tylnej klapce. Jakość wykonania i spasowania elementów nie jest idealna. Zarówno tylna klapka, jak i szkło ochraniające ekran są zbyt miękkie, a konstrukcja łatwo ugina się. Na szczęście nie wydaje przy tym z siebie żadnych niepokojących odgłosów. Warto wspomnieć także o tym, że tworzywo znajdujące się na tylnej ścianie jest wyjątkowo podatne na zabrudzenia i zbiera wszystkie odciski palców, co nie wygląda najlepiej. Tablet, oprócz standardowego wejścia micro USB i mini jack, został także wyposażony w złącze mini HDMI, dwa wejścia na karty SIM i slot na kartę pamięci. Wszystkie wyżej wymienione znajdują się na prawej krawędzi obudowy. Ekran tabletu jest jedną z jego najsłabszych stron. 10-calowy IPS ma rozdzielczość 1280x800, czyli HD, co daje zagęszczenie pikseli równe 151 na cal. Jest to wartość zdecydowanie odbiegająca od obecnych standardów i nie gwarantująca zadowalającej ostrości. Kolorystyka i nasycenie barw są akceptowalne. Zdecydowanie gorzej wypada za to kwestia jasności. Maksymalna wartość wynosi bowiem zaledwie 149 kandeli, co wpływa bardzo negatywnie na widoczność słońcu. Za wydajność urządzenia jest odpowiedzialny 4-rdzeniowy MediaTek z procesorem o taktowaniu 1,3 GHz, który jest wspierany przez 2 GB pamięci RAM i grafikę Mali 400. W praktyce jest to zestaw wystarczający, nie będziemy mieli problemów z obsługą żadnych aplikacji i znacznej większości gier. Te najbardziej zaawansowane, jak na przykład Asphalt 8, do płynnej rozgrywki wymagają jednak zmniejszenia ilości detali graficznych. Tablet pracuje pod kontrolą systemu Android w wersji 4.4 KitKat. Jest to czysta wersja interfejsu bez żadnej nakładki graficznej i dodatkowych aplikacji. Może właśnie dzięki temu działa ona niemal nienagannie szybko. Podsumowując, tablet SteelCore 1020 3G jest urządzeniem słabym, które ma kilka dosyć istotnych wad. Najważniejszą z nich jest ekran, który pod każdym względem nie jest w stanie wyjść obronną ręką. Przy nim nawet zadowalająca wydajność wydaje się iść nieco na marne.